jak ludzkość okresu pisanego, to wszyscy dążyli do tego, żeby stworzyć obrazy i pierwsze takie, taka możliwość przypisuje się do Arabom, wymyślono kamerę obskurę. Jest to termin taki, który niejednokrotnie na pewno Państwo słyszeli. Na czym to polegało? Po prostu polegało na tym, że w pomieszczeniu lub w pudełku lub w skrzyni zaciemnionej z przodu robiono otworek, który był proporcjonalny do wielkości tego. Im większe pomieszczenie, ten otwór był większy, im mniejsze pudełeczko. Ja na drugi raz przyniosę taką kamerę obskurą. Obskura, którą zrobiłem i którą robiłem zdjęcia, bo to, że tam pudełeczko i dziurko można zrobić, to każdy może, ale robiłem zdjęcia i z efektem takim, że do dzisiaj one się trzymają. Dowcip polegał na tym, że obraz tworzony przy pomocy kamera obskura nie można było utrwalić. I przez długie wieki ten problem był bardzo znamienny, bo obraz się tworzył, czy panorama, czy ten, natomiast nie można tego w żaden sposób utrwalić. Jak się sam skończył, jak dziurkę się zatykało, obraz zniknął i koniec. Dokładnie kamerę obskura opisał Leonardo da Vinci. Wiadomo, uniwersalny człowiek, encyklopedia wielu, nie tylko w malarstwie, ale i technice, technologia. O Leonardo nie będę mówił, bo wszyscy wiedzą. Dobrze, że mamy jeden obraz oryginalny. Miałem przyjemność go widzieć w Warszawie, jak był w zamku prezentowany. Teraz pojechał chyba do Paryża. Nie, do Brukseli. Na naszą prezydencję. Kamerą obskura również posługiwali się wielcy, mniejsi malarze. I to w XIX wieku było dosyć popularne. I malarz taki jak, takie nazwisko jak Dawid, jak Vermeer z holenderski, posługiwali się kamerą obskura i nie można powiedzieć, że nie były to obrazy malowane przez nich. Kontury, czy powiedzmy dużo widoków, które z Wenecji, które robił Canaletto senior, też przypuszczam, korzystał z kamery obskura, choć nie piszą to żadne źródła, dlatego że szczegóły tych obrazów Canaletto są tak wierne, że fotografia może niejednokrotnie by nie oddała. Jak już wspomniałem, ludzkość dążyła od dawna o tym, żeby stworzyć obraz, żeby ten obraz uchwycić. Natomiast po pierwsze, jak już wspomniałem, nikt nie znał sposobu, żeby ten obraz utrwalić. Szczególnie w XIX wieku, na początku XIX wieku, już w 1802 roku, eksperymentowano z halogenkami srebra, halogenkami azotu, z halogenkami, które miały tą właściwość, że reagowały na światło. I tworzono pewne obrazy, które pozwalały, taki typowy przykład, powlekano halogenkiem srebra powierzchnię skóry, nakładano na to liście czy inne elementy kwiatowe, naświetlano przy pomocy słońca i po zdjęciu tych liści tworzył się obraz, który no był, ale po jakimś czasie zniknął. To srebro, wiadomo, jeżeli nie utrwalimy, to srebro czernieje i tworzyła się czarna plama. Jak Państwo wiedzą na pewno, XIX wiek był wiekiem ogromnego postępu. Można to przyrównać przy ówczesnych czasach i możliwości porozumiewania się i wszystkich innych detali z naszym postępem, jaki mamy teraz w elektronice, gdzie produkty za rok są już właściwie, nawet nie nadają się na prezent, bo już są tak przestarzałe, że dzieci powiedziały, że dziadek ten komputer to na wiejsku. Proszę Państwa,
dwie postacie w XIX wieku, które nie wiedziały o sobie w pierwszym etapie, eksperymentowały właśnie z halogenkami srebra, szczególnie z halogenkiem srebra, bo on najbardziej łatwo się wydawał, reagował na światło i tworzył obraz. Jednym z pierwszych, bo to był rok 1834, był pan Talbot. Angielszczyzna moja może być niepoprawna, ale proszę wybaczyć, to za moich czasów uczono tylko jednego języka. Właściwie dwóch, polskiego i nie wspomnę. A szkoda, bo to piękny język. Słowiański. Tak. Pan Talbot był człowiekiem ogromnie wykształconym. Był parlamentarzystą. Znał pismo klinowe. Nie był archeologiem, ale był wykształconym takim ogólnym. I zainteresował się fotografią, czy tworzeniem obrazu, bo trudno to było nazwać, trudno to nazwać fotografią. Zainteresował się dlatego, że miał jeden defekt, jeżeli mogę tak to nazwać. Nie umiał rysować. Absolutnie. Nawet kółko rysowane było przez niego kwadratowe, a o tym, żeby perspektywę uchwycić na rysunku ten. W związku z tym pomyślał sobie, że jeżeli te obrazy można tworzyć, to mu pomoże. I przyjął taką metodę, że na papierze pogręczonym halogenkiem srebra tworzył się obraz i umiał go już utrwalić. Czyli myśmy to utrwalali cieszarczynem sodu. Podejrzewam, że materiały nie podają, czym utrwalał, ale utrwalał ten negatyw, który otrzymywał. Bo oczywiście, jeżeli aparat, którym się posługiwał, nazywano śmiesznie pudełkiem na myszy. Były to kartony po butach, teksturowe. Wiadomo, kamera obskura, gdzie z tyłu umieszczał ten arkusz nasycony, papieru nasycony halogenkiem srebra. To się naświetlało tam 5 do 6 minut, nie tak jak jedna tysięczna, czy jak obecne obrazy, aparaty. I potrafił to utrwalić i otrzymywał negatyw. I to był ogromny postęp, choć on jako tako zadowalał się tym negatywem, bo na tym negatywie uzyskiwał perspektywę obrazu, mógł to w pierwszej fazie odrysowywać, czy ten, ale wpadł na pomysł, że jeżeli to jest, czy wpadł na pomysł, przypuszczam, że tak, bo był to człowiek wyjątkowo światły, jak już wspomniałem, wykształcony, że można z tego negatywu otrzymać również pozytyw. Czyli jeżeli to było półprzezroczyste, czy pergamin przezroczysty i miał na tym negatyw, to powlekał następną kartkę papieru, negatyw kładł ten i naświetlał i otrzymywał pozytyw. A ponieważ był bardzo pragmatyczny w swoim tym i od razu poczuł pismo, że na tym można zrobić pieniądze, to nie ukrywał tego i rozpoczęła się pierwsza możliwość drukowania czy produkcji książek z wycinami, z obrazkami takimi, które w ilości przemysłowej, no bo wiadomo, że książki ilustrowano ręcznie, typografią i tak dalej.